Siemano wszystkim z tej strony to innek, jak kod Dao no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o powrocie Travisa do sklepu z przedmiotami. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat Travisa Scotta i jego powrotu do gry, ponieważ w ostatnich dniach znów pojawiło się kilka informacji w jego temacie, w tym nawet informacje od samych twórców gry, a po tych informacjach według niektórych likerów sam Travis będzie miał szansę na powrót do gry. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też, o subiku z dzwoneczkiem ponad 50% do oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i strzelcie tę mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. No, a my przejdźmy już do naszego głównego tematu, tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 V-Dolców I proszę tę osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przypadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić opeczkę do góry pod tym filmem, suba na kanale i kod miga o 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35 pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 19:00 pojawi się live na kanale Miga. No i tutaj jeszcze na samym początku tego filmu chciałbym dodać, że według likerów Skórka Milesa oraz Spidermana 2099 jako nowe zestawy w sklepie z przedmiotami pojawią się dokładnie 21 maja, czyli u nas będą one najprawdopodobniej albo dzisiaj, albo dopiero jutro. początkowa Skórka oraz wszystkie jej pozostałe przedmioty miały trafić do sklepu z przedmiotami we wtorek, ale przez wyciek informacji o jej publikacji została ona przyspieszona o tak naprawdę jeden dzień i będzie ona tak wyglądała w sklepie z przedmiotami. Gracze będą mogli zakupić sobie albo zestaw wszystkich przedmiotów kosmetycznych, albo będziecie mogli zakupić sobie pojedynczo niektóre przedmioty kosmetyczne. I dodam, co jest naprawdę ważne, że Spiderki wraz ze Spider Gwen będą we wtorek, oczywiście po aktualizacji zawartości. To, że skórka trafiła dokładnie dzisiaj, czy tam trafi dopiero jutro, nie oznacza wcale tego, że wszystko musi trafić już do gry. I obecnie mamy darmowe nagrody i będą lub już są te skiny, a poza tym we wtorek dostaniemy jeszcze Spiderki i NPC-ta Spider Gwen. Ja osobiście zachęcam was do kupienia samego Spidermana, jak trafi do sklepu z przedmiotami. I pamiętajcie, oczywiście, o kodziku, bo skórka prędko może do niego nie wrócić i już was nie zatrzymuje. I przechodzimy sobie do tego głównego tematu filmu, bo na pewno interesuje was powrót Travisa do sklepu z przedmiotami. No i tak, moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, temat Travisa Scotta i jego powrotu do gry ciągnie się na YouTubie od lekko ponad tysiąca dni, ponieważ dokładnie wtedy jego skórka ostatni raz była dostępna w sklepie z przedmiotami do kupienia za fałdolce. Od tamtej pory na YouTubie średnio co miesiąc pojawia się jakiś odcinek na temat Travisa. I jego powrotu do gry, lecz jak sami wiecie, do tej pory jego skórka nie została tam dodana, a większość z nas myślała do tej pory, że jest ona tak zwanie po prostu zbanowana. Wszystko to z powodu pewnej nieprzyjemnej sytuacji na koncercie właśnie Travisa i od tamtego momentu szanse na jego powrót do gry naprawdę mocno zmalały. Jednakże kilka dni temu w internecie pojawiło się sporo ciekawych informacji na jego temat, a dokładniej zaczęło się to wszystko na jednej z transmisji Fortnite na YouTubie, gdzie w pewnym momencie na czacie pojawiło się konto Tima Swiniego, czyli dyrektora Fortnite'a, który odpowiadał na wiadomości na czacie i napisał coś, na temat Travis'a. Na pytanie, czy Travis powróci do Fortnite'a napisał, że nie wróci on już nigdy do gry, co jest trochę dziwne, bo pierwszy raz ktoś z działu epika dał nam znać oficjalnie o skinie, a do potwierdzenia samo konto dyrektora dostało później moderatora od twórców gry w Fortnite. Tak więc teoretycznie można byłoby stwierdzić, że jest to prawdziwa osoba i że prawdziwy dyrektor Fortnite pisał te wiadomości i tak też myśleli wszyscy lekarze, bo w momencie informacji o tym każdy z nich napisał wprost, że Travis już nigdy nie powróci do sklepu z przedmiotami. No i w tym samym czasie, gdy na Twitterze zostały opublikowane informacje, że Właśnie została potwierdzona informacja, że Travis nigdy nie wróci do sklepu. Twórcy gry z ich oficjalnego konta postanowili odpowiedzieć na jeden post od jednego likera. Mowa tutaj dokładniej o likerze Shina, któremu odpisali. Te komentarze zostały napisane z fałszywego konta i że współpracują oni z YouTube'em, aby je teraz usunąć. Zaś dalej napisali, nie dzielimy planów na przyszłość, jeśli chodzi o sklepy z przedmiotami i przedmioty, jakie znajdują się w tamtym miejscu. Sam Shina w swoim nowym poście napisał teoretycznie to samo, lecz zwrócił on uwagę na coś bardzo ważnego, ponieważ same konto, które według Fortnite'a było fałszywe otrzymało moderatora na kanale Fortnite'a, a raczej nie dałby mu ktoś, po prostu go przypadkowo. Oczywiście jest też taka możliwość, że moderator został nałożony przez kogoś przez przypadek i dlatego jego konto miało moderatora, lecz jak sam Fortnite podał informacje, które zostały podane, były fałszywe i że nie dzielą oni planów ze sklepem z przedmiotami. No i do tego wszystkiego dołączył się jeszcze inny liker, czyli FireMonkey, który napisał, więc wygląda na to, że Travis Scott nadal może być wydany w sklepy z przedmiotami i tak samo jak Shina oznaczył on odpowiedź od Fortnite'a z tymi oto informacjami. Tak więc jak sami widzicie, według jednego z najpopularniejszych likerów, czyli Firemonkiego, który przeważnie, a nawet i zawsze daje nam rzetelne informacje. Travis może powrócić do sklepu z przedmiotami, ale nie liczyłbym na to, że powróci on w najbliższym czasie. Fortnite od ponad 1000 dni nie wypuścił jego skina, a skoro skórka normalnie może trafić do sklepu z przedmiotami, to nigdy wcześniej nie miała tak zwanego bana, bo od sytuacji z tamtym koncertem totalnie i to totalnie nic się tutaj nie zmieniło. Obecnie pozostało nam oczekiwanie na samo wydanie skina w sklepie i nie spodziewałbym się tego jakoś prędko, lecz na pewno kiedyś taka sytuacja nastąpi, a Fortnite, przez to, że jest taki hype, na tego skina, tym bardziej nie wypuści go jakoś bardzo szybko. To samo jest w przypadku Kratosa, który też jest takim bardziej OG skinem, którego gracze chcieliby zobaczyć ponownie w sklepie z przedmiotami, a jak widać do tej pory, skina tego nie ma w sklepie, a z każdego dnia na dzień rośnie na niego po prostu hype. Twórcy gry będą czekać na jakiś dobry moment na wydanie jego skina, i ta informacja, którą otrzymaliśmy ostatnio, była tak naprawdę kluczową informacją w temacie samego Travisa, bo wiemy, że jego skórka nadal ma szansę ponownie trafić do sklepu z przedmiotami. W tym wszystkim, jeżeli powróci Travis, to do sklepu powróci również cały jego zestaw, czyli Wszystkie te przedmioty kosmetyczne, które widzicie teraz w tle, i teraz wam wszystkim pozostało oczekiwanie na kolejne informacje w temacie tego oto skina. Na pewno nie powróci on do gry do 10 czerwca, ponieważ ostatnio wyciekła lista wszystkich sklepów z przedmiotami do 10 czerwca i do tego dnia jego skórka na 100% ma nie powrócić. Lecz kto wie, może w wakacje albo w kolejnym sezonie trafi do sklepu z przedmiotami. A i dodam tutaj, że niedawno na kanale pojawił się taki odcinek na temat Travisa, bo zostały zaaktualizowane wtedy jego elementy kosmetyczne i tam bardziej rozwinąłem jego temat i wszystkie szczegóły znajdziecie na tamtym odcinku na kanale Miga. Teraz jednak przejdziemy sobie do naszego kolejnego tematu filmu, czyli kolejnych informacji na temat nadchodzącego sezonu trzeciego w tym rozdziale, ponieważ w internecie dokładnie przed aktualizacją pojawiły się kolejne informacje na temat błota na wyspie w kolejnym sezonie trzecim. A dokładniej według informacji od Likara Łęzo na Twitterze wiemy, że od momentu dodania błota będzie on spowalniał graczy i teraz jeszcze dodatkowo pojazdy, a do tego pojazdy będą stawały się błotniste po przejechaniu właśnie po tym błocie. Dalej zaś daje znać, że pojazdy pozostawiają za sobą błotne ślady, więc po przejechaniu po bocie gracze będą widzieli, gdzie zmierzaliście dalej, a dodatkowo będą one zostawiać ślady na pojeździe, jeżeli w pobliżu nastąpi strzał lub pojawi się jakiś wybuch. Tak więc są to kolejne ciekawe informacje na temat nowego sezonu trzeciego, jaki już niebawem zostanie wprowadzony do gry i ja osobiście z każdą kolejną informacją w jego temacie coraz bardziej nie mogę się doczekać, aż trafi on już bezpośrednio do tej OTO gry. Na obecną chwilę mamy już ogrom informacji w jego temacie i w temacie samego dżunglowego biomu. I spodziewajcie się, że niebawem na kanale pojawi się jakiś specjalny odcinek, w którym podsumujemy sobie wszystkie informacje na temat mapy sezonu. Trzeciego I jeżeli chcecie taki odcinek na kanale, to napiszcie w komentarzu na przykład sezon trzeci, to będę widział, że go po prostu chcecie. Większość informacji na jego temat już przedstawiłem Wam na ostatnich odcinkach na kanale, tak więc polecam sobie sprawdzić wszystkie filmy na kanale z tytułem sezon trzeci, bo są tam ogromne informacje na temat zmian i nowości, które tam po prostu trafią. Podsumowując, wiemy po dzisiejszym filmie tyle, że Miles jest już w sklepie lub będzie dopiero jutro, do tego wiemy, że Travis powróci do sklepu z przedmiotami i nie jest zbanowany, lecz nie wiemy kiedy do niego powróci oraz mamy kolejne szczegóły na temat błota w kolejnym sezonie trzecim. Pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie samych skinów, jak i oczywiście samego Travis'a Scotta, I jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migała, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców, tego jak ostatnie moje filmy, pamiętajcie też o Subicu, z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozockich filmów, live'ów i a jeden live będzie dziś o godzinie 19, no i nie zapomnijcie wpisać kodiku migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o powrocie Travisa do Fortnite'a i czy waszym zdaniem skórka ta powinna zostać ponownie dodana do Fortnite'a, bo moim zdaniem tak, bo nie jest ona jakaś mega unikalna, ani nawet ważna, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 19. Yo!